Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ale się porobiło, cóż za synchronizacja. Dzisiaj ze mną jest, słuchajcie, Olga Milajewa. Witaj Olga, jak się masz tam dzisiaj? Witaj Joanno, potrafisz zaskakiwać, co? I to nie ja, to nie ja. Właśnie ja zostałam zaskoczona. Słuchajcie, to było tak, że ostatnio w filmiku z Krysią wspomniałam o Oldze, z którą straciłam kontakt, ponieważ byłam w Warszawie, kiedy byłam, no nie wiem ile to było, z 15 lat temu? Może więcej. Może więcej, bo pamiętam Ciebie. Jeszcze mieszkałam w Polsce i wspomniałam. I co się wydarzyło? Wydarzyło się, wielka synchronizacja się wydarzyła, bo Olga, podobno, ile osób do Ciebie napisało z różnych krajów a propos tego filmiku? Szwecja, Anglia, Norwegia, no i parę osób Polska. I kiedy ja pisałam do Olgi, Olga pisała do mnie. A jak to się wydarzyło, chcę Wam dzisiaj przedstawić, bo ja jeszcze Olgi nie przedstawiłam. Olga pracuje z energią, jest w Warszawie, pracuje praktycznie 33 albo 34 lata z energią. Zaraz wszystko wytłumaczysz. Natomiast pierwszy raz, kiedy ja jako ta osóbka taka młodziutka w dorosłość wchodziłam i tak miałam wszystko tak z podejrzliwością patrzyłam, wylądowałam u Olgi przez przypadek. Weszłam do jej gabinetu, patrzę, a ona jest w takim słupie światła. Patrzy na mnie, uśmiecha się i mówi, ty widzisz? Ja mówię, no widzę. I tak to się zaczęło i się strasznie zainteresowałam tą pracą i nastąpiła seria synchronizacji, kiedy ja poszłam po co innego, nie wiem, i byłam u ciebie chyba 4 razy czy 5, nie pamiętam. I za każdym razem to było spontaniczne pójście, szłam z czym innym, a wychodziłam z czym innym i to wszystko była taka synchronizacja, że wszystko się potem układało niesamowicie. Ja się zastanawiałam, co to za fenomen, bo wtedy jeszcze nie rozumiałam, o co chodzi. No dobrze, to teraz takie krótkie, ja będę tam jeszcze dodawała, przepraszam za długi, długi wstęp, bo tych synchronizacji było sporo, jak nam wyjdzie, to powiem o kilku, bo były dla mnie były bardzo znaczące. I z różne tam reinkarnacje, ale Olga teraz przedstawi sama, kiedy to się w ogóle zaczęło, jak to się ta Twoja przygoda, czy można powiedzieć z energią, z pracą, którą Ty wykonujesz, jak w ogóle znalazłaś się w Polsce, jak to się u Ciebie zaczęło? Witam, witam wszystkich również, kto nas ogląda, kto może do nas przyłączyć się. Z głębi serca pozdrawiam Was. Pytasz, jak wydarzyło się? Sama nie wiem, po prostu wydarzyło się. Trudno ogarnąć myślą, umysłem tą sytuację, która wydarzyła się, ponieważ kiedy ja nie dałam we mną siebie zgody, ponieważ pracowała jako młoda dziewczyna, mając 26-27 lat w systemie partyjnym i kultury. Aha. Pojęcia bladego nie miała, ponieważ w systemie wychowałam się, bo pochodzę z Ukrainy, w Związku Radzieckim. No i wiadomo, jak tam było z wiarą, ale mówię teraz o religii i ta wiara, która idzie przez Kościół, cerkiew. W domu było jedno, w szkole, w instytucji, na uniwersytecie było co innego. Kiedy właśnie miałam swoje ciężkie przeżycie, ponieważ dwoje dzieci podczas wczesnego porodu u mnie umarły, a później zachorował mój syn i wydarzyło się coś, że tak jak ciało po prostu odmówiło już przyjmować płynów, a my jeszcze miesiące leżały w szpitalu z trudnym diagnozem na ten czas, bo to był zupełnie inny czas. I lekarz powiedział, wyszedł z reanimacji, że tylko cud, ponieważ oni tam już nic nie potrafią. I wewnątrz mnie to był jak piorun,
to uczucie bólu, braku oddechu i ześlizgnęła się po krawędzi ściany i było to ogromne nie, nie zgadzam się, nie może tak być. Nie po to rodzimy się, żeby umierać. I w tym momencie właśnie zobaczyłam, kiedy straciłam, powiedzmy, świadomość, żeby uzyskać inny rodzaj świadomości na pewno, zobaczyła ten słup światła. I w tym słupie zobaczyła pulsację istoty, która śmiała się do rozpuku, uśmiechała się. O. Ja byłam na krawędzi, umysł też był. I słyszałam, że umysł mówi, ojejku, jak możesz się śmiać, kim jesteś, co się dzieje, czy ja umarła, czy jestem już w niebie, czy jestem, gdzie jestem. Mhm. I zobaczyła obraz młodego, pięknego mężczyzny, to był w szatach. Obraz Jezusa Miłosiernego. Jezu, ufam Tobie, który narysowała Faustyna Kowalska, który później spotkała w Polsce, ponieważ po raz pierwszy zobaczyła ten obraz wizji. Aha. I pulsując, ja usłyszałam, ponieważ on nie mówił, on uśmiechał się, uratuje Ciebie. O. Będziesz pomagać innym. Pomożesz synu, pomogę Wam. I jak kometa zniknął to. Ja ocknęła się po parę minutach. Po ocknięciu lekarz powiedział, no wiesz co, udało się akcji przywrócić, no i zaczęło się uzdrowienie, ale my wyszły, odmówiła już, nie wiem co mną kierowało, wiadomo co teraz, ale odmówiliśmy z mężem leczenia farmakologicznego, po prostu dokończyły ten proces, ponieważ i już zaczął się ten proces poszukiwania sposobów leczenia przez dobre odżywiania, przez oddychanie. Wtedy użyłyśmy oddychania według systemu Buteyko. Nam pomagało zatrzymania na wydechu, oddechu, tak jak nurkowcy. A czy mogę spytać, to był twój syn, tak? Prosiłaś o uzdrowienie. I na co on chorował? Na co to była za choroba, gdzie ludzie nie... Teraz by już nie chciała tego rozwiązać. Okej, okay, dobrze, nie ma ale powiem, to było kłębuszkowe zapalenie nerek z syndromami, które od tego... Na ten czas, 34 lata temu, to dość by było skomplikowane, ponieważ robiły co mogły. Tak. Ja powiem, dlaczego ja pytam. Przepraszam, no. Nie, ja przepraszam, ale dlaczego ja pytam? Dlatego, że bardzo wiele osób cierpi na różne schorzenia, gdzie nie mają nadziei. I one są też, lekarze mówią, że to jest nie do wyleczenia. A tutaj opowiadasz o cudzie, który naprawdę się wydarzył. Wiesz, to trwało trochę lat. Były poszukiwania, były różne przygody, były takie stany, w których, bo teraz my mamy internet, klikniemy, mamy jakąś podpowiedź, my mamy jakąś medytację, my mamy piękną książkę, cudowny wykład, cudowny warsztat online, no co? Tak. Boże, wszystko my mamy. A wtedy nie było. Ja zastanawiałam się, co za wewnętrzny głos, co się dzieje, czy u mnie już nie równo pod sufitem, trzeba mi tu zajmować się dzieckiem, ale ten fakt, co wydarzył się, później sporo było innych wydarzeń, które potwierdziły, że nie mogłam nie ufać, trzymałam się tylko tego, wszystko w moim życiu zmieniło się, odmieniło się, zmieniłam pracę, zajęła się dzieckiem, później kiedy poszukując uzdrowicieli, a w tym czasie mało o tym można było dowiedzieć się. Wizji przyszedł obraz kobiety na dłoni, był tak jakby dłoń ktoś trzymał przede mną. Zapamiętaj. I ja obudziłem się, myślę, no tak, a jak ja ją znajdę? No i w gazecie, którą w tego dnia ja kupiłam, czy po prostu była w
znalazła tą kobietę, zadzwoniła, o dziwo ona odebrała, ona nigdy już tam była obłożona, ja tylko powiedziała tam parę zdań, ona powiedziała, czekałam na ciebie, przyjeżdżaj, po synchronizacji. A propos, tak. I nie miałam kwoty nawet dostateczno, żeby leczyć, jeździć. Ja miałam tylko w jednym kierunku na jakieś 2 tygodnie zamieszkania. Tam ktoś mówi, że doszło pieniędzy, ale nie było w ogóle koncepcji nie jechać. To wszystko wydarzyło się po... I tam właśnie odbyło się moje, tak jak było zapowiedziane, uzdrowienie. Ono trwało gdzieś 8 godzin oczyszczenia ciała. Byłam uprzedzona, że od 10 do 6 godziny ciało będzie przeżywało katuszy. Była taka transformacja, wizja, jak ja przechodziła jakimś długim korytarzem, jak w średniowieczu jakimiś tymi... albo w palacach, jak oni nazywają się, balustrady, tak? Kolumny. Zamka. Między kolumnami, później pokoje i tak dalej. To było gdzieś 7 czy 11 takich pokoi, które przeszłam po... tam traciła przytomność sama, torsji, z każdej dziury wylatywało wszystko, co może być, łzy, no ze wszystko. Oczyszczenia było niewiarygodne. Kiedy już ja w duchu zadała pytanie, kto zajmie się dzieckiem. Nie martw się, dzieckiem zajmę się. I później po tym, jak to wszystko skończyło się, ja otworzyła oczy i zobaczyła inny świat. Ja zobaczyłam dookoła ludzi poświaty i brak poświat koło niektórych ludzi. Ja zobaczyłam klęsknięcie, ja zobaczyłam ludzi, jak można patrzeć na rybki w akwarium. Strzeni. To do mnie podchodził, było mówione, a ja słuchałam, mówię, kto to mówi? Bo tam było setki ludzi, które przyjechały na uzdrowienie. A gdzie to było na to uzdrowienie? Gdzie to? To było w Polsce, czy? To było w Doniecku. W Doniecku na Ukrainie. Na Ukrainie, dobrze. I tak zaczęło się. Ja z wykształcenia skończyłam uniwersytet. Miała szkołę pielęgniarską, 2 lata psychologii. A tutaj coś innego zupełnie. Prawda? Pięknie. I trudno było tylko to, że nie było ludzi, z którymi można o tym porozmawiać, ale był on, kiedy ja zadawała pytania, zawsze miał odpowiedzi. Była ta kolumna światła, była ta wibracja. Ludzi, którzy już po tamtym czasie cały czas były. Niesamowite, że ja tą kolumnę światła po prostu było pierwsze, co zobaczyłam i to... Byłam zdziwiona, ponieważ niewiele ludzi to widzi, czuje, ale uważam w ogóle, że uzdrowienia, które odbywają się od nas nawzajem, od ludzi. To my jesteśmy nosicielami tych plomień, uzdrawiająca moc, która jest naszym sercem i te, które ją poszukują. I kiedy potrafią to znaleźć w siebie, to później my nawzajem dzielimy się tym, żyjemy, każdy swoim sposobem. Ale to było bardzo miłe, że wspomniałaś, ponieważ dalej, że ludzie, którzy też już z 10 lat nie wiedziała, usłyszały to, zorientowały się. I to było takie jakby odbicie z lustra tego światła. I tutaj nie trzeba przekonywać kogoś, czy masz rację, czy nie masz. Ponieważ te uzdrowienia, które miały miejsce w tych latach, ponad 33 lata, ponieważ ja miałam rok, to zadecydowałam po prostu nie pracować, a zrozumieć, co się dzieje na samym początku. Zrozumieć, od kogo ta moc płynie.
Ja jeździła po kościołach, po cerkwiach, ja spotykała się z ludźmi. Nikt mi nic nie mógł powiedzieć, bo nikt takiego doznania nie miał. Ja czuła Ojej. się jak samotny w polu wojen, ale nie było rady, jak już weszła, to nie było wyjścia. Ludzie przyjeżdżały, pracowała z nimi. Czyli zaczęłaś uzdrawiać od razu, tak? Ja jeszcze powiem tylko jedną rzecz. Dziękuję ogromnie tym osobom, które przekazały to wideo, że ja mogłam odnaleźć Olgę po latach. Naprawdę jestem wdzięczna, to dzięki Wam. Dziękuję ogromnie. Naprawdę, aż byłam pod To wrażeniem. Wyjątkowe osoby. To wyjątkowe osoby. To bardzo uczciwe, które tworzyły płomień prawdy w sercu, który niezależnie od sytuacji, bo każdy z nas ma swoje trudne życiowe sytuacje. On czuje podpowiedzi, które płyną z głębi serca, on czuje ze źródła podpowiedzi, ale z tego nie da rady. Dlatego jesteśmy zmęczeni, dlatego nie wiemy, jak postępować, co robić, gdzie szukać. Często zawiedzenie, te wszystkie emocje, energii w nas zatykają nas, naszą fizyczność, naszą psychę, te doświadczenia, jako wibracja emocjonalna zakleszcza się w naszym polu energetycznym, dlatego ja, kiedy osoba przychodzi, ja po prostu, co ja osobiście robię, to zapraszam do odprężenia, wyciszenia, do kontaktu z oddechem, czy czujesz ten oddech, ponieważ każdy wie, że oddech to żyje, bo musi walczyć, ale czy czujesz, że ten oddech nosi, czy czujesz siebie w tym oddechu, czy czujesz przestrzeń, kiedy oddech? Nie mamy tego. Kiedy otwieramy przestrzeń w sobie, zaczynamy dostrzegać wszystko, co i czym i kiedy nawet ta przestrzeń była zapchana. To nie chodzi przez logikę, bo ja mogę mówić, jak tam u ciebie twoje tak, plany. Tak, tak, tak. Możesz cały czas mówić. Ja tutaj sobie przypominam, także w pewnym momencie też dodam tutaj, jak, bo ja to pamiętam, jak ja do ciebie przyszłam, to jest pierwsze, co kazałaś mi oddychać, a ja mówię, co ona. No co, ja nie oddycham, a ja wtedy nie miałam tych tam. To, że miałam wizję, to nie znaczyło, że człowiek to wszystko ze sobą przepracowuje jeszcze. I ty powiedziałaś oddycha i pamiętam, miałam taki, wracałam z lekcji tańca i miałam sweterek przypasany. Ty powiedziałaś, żebym to rozwiązała, bo to mi energię blokuje na pępku. I ja wtedy tak poczułam rzeczywiście taką ulgę, zaczęłam oddychać i wtedy jeszcze pamiętam, robiłam pierwszy kurs Reiki i powiedzieli mi, że mam ćwiczyć, nakładać ręce 40 minut i tak się stało, że ja traktowałam osobę, która miała raka. I ja ci tego nie powiedziałam. I przyszłam do ciebie któregoś dnia i ty tak patrzysz na mnie i mówisz tak, a co ta energia raka robi w twojej aurze? I żeś coś tam zrobiła, już tego nie było. Tak, stryk. Stryk był. Logika tego nie rozumie wszystkiego, o czym my rozmawiamy z tobą. Tak, tak, także proszę. To trzeba doświadczyć. Ja zawsze pytam, teraz pytam ludzi, bo widzę, że oni czują. I ja zwracam ich uwagę, co się dzieje? Tak. A wiesz co, jakaś cień tutaj przeszła. Mówię, no super. I jak w związku z tym poczułeś teraz, kiedy ona odeszła? Wiesz co? W ogóle czuję się w swoim ciele. I tutaj jakby mogłam coś, trochę może chaotyć, nie będzie, to będziesz mi pomagać. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj by chciałam wątek ten, o którym mówisz, bo sama doświadczyła, trochę mam za sobą tych prac z ludźmi i było tak, że czasami po pracy czułam się, czy ja dojdę do łazienki, czy ja zdążę pod prysznic, żeby to wszystko umyć, ponieważ ja oczyszczam się wodą i ogniem. I zawsze, zawsze, tyle lat, ile pracuję, ja palę świeczuszki. Aha, dzień dobry, uwielbiamy świeczuszki. Tak. Energia ognia, zawsze zestrałem się z bracją ognia, proszę o oczyszczenie.
Proszę również o uzdrowieniach struktur, które nie odpowiadają naszej rzeczywistości, naszemu życiu. Naszemu życiu, ponieważ my możemy żyć albo w przeszłości, ale naszą energią życiową wtedy odbierają wydarzenia z przeszłości. Umysł tego może nie ogarnąć albo powiedzieć, no ja wiem, że to miało miejsce. To nic, kiedy umysł mówi. Trzeba to doświadczyć, poczuć, jak to pach. Ja to pamiętam, bo też zastanawiałam się, przychodziłam i czasami też byłam wcześniej, widziałam, jak tam wchodzi jedna osoba, tam wychodzi, a ty chodziłaś do łazienki. Ja tak sobie myślę, kurczę, co ona tak chodzi za tą potrzebą do łazienki ciągle? A ona się oczyszcza. Ten hejrzem ma nie w porządku. Woda oczyszcza. To jest drugie źródło, które bardzo używam, zawsze również w pokoju. Gdzie jest możliwość, jest misa gliniana, co symbolizuje energię ziemi, wodę, którą tam nalewam, płynność, nasza kobieca energia, energia ognia, męska energia. I wystarczy czasami mi po prostu popatrzeć, jak już czuję, że ściągnięto, została ta częstotliwość, która blokowała przepływ życiowej energii w ciele, który przeszkadzało człowieku jasno myśleć, tak, czuć, rozumieć, co czuję i działać. Działać, a nie według mnie depresje, różne rodzaje, ja tu też, ale to jest presja nad własnym życiem, który dokonuje się w sposób struktur wibracji, częstotliwości, która zupełnie z twoim życiem nie jest, nie ma powiązania, ona odbiera, wysysa i często, kiedy my nakładamy ręce, nie jesteśmy gotowi transformować, ale nie wiemy o tym, ponieważ tak. To jest uniwersalna energia, ale ty stajesz kanałem, ty zobaczyłaś to kanałem czego tak. Jesteś, bo nie sam... tak. Chodzącą piramidą jesteśmy. Wręcz, tak, tak, że te kanały też one w trakcie, jak się z nimi pracuje, one się poszerzają, są w stanie, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, czy to jest poszerzenie, czy to jest udrożnienie wręcz, że jest ten przepływ, bo tak jak ja zaczynałam z tą energią Reiki, to jak ja dotknęłam tej osoby, która miała wyciętą część organu na raka, to ja poczułam, że mnie zimno wsysa do tej osoby. Ja nie bardzo śmierci. To jest wibracja niewłaściwa dla ciebie, ale trzeba wiedzieć, co z nią zrobić, jak ją prowadzić. To nie chodzi, żeby powiedzieć mentalnie, iść do światła na przykład, albo kimkolwiek jesteś, skądkolwiek pochodzisz, dziękuję tobie i podpowiedz mi, co mogę zrobić dla ciebie, żeby odprowadzić ciebie. Zwykle ty czujesz to, bo jako czujący ludzi czujemy. No mniej więcej powiedziałam, chociaż czasami nie ma, po prostu czujesz ją, ona wie, że ty ją czujesz, ta energia. Ona ukryta w czyimś ciele, tak, która wywołała chorobę. Częstotliwość, która nie odpowiadała, albo na genetycznym poziomie również, nie bywa spójna z zadaniem, z potrzebą życia duszy, która żyje w tym człowieku. Nie zawsze człowiek jest w kontakcie ze swoją duszą. Często jest w kontakcie z... O Boże, ile tematów, nie? Tak, tutaj robimy taką zajawkę w sumie dzisiaj, dlatego że no, to jest bardzo wiele tematów i też zależności, które będą najbardziej interesujące. Mnie interesuje wszystko, więc ja też pozwalam i bardzo chętnie posłucham, bo no, dla mnie to jest po prostu interesujące. Powiedz, jak pracujesz z człowiekiem, kiedy oni do ciebie, ktoś do ciebie przychodzi, bo zaczęłaś o tym mówić w sumie, że mówisz, żeby oddychał, że łączysz z energią i też mu powiedziałaś, że część osób na przykład nie jest w sobie, albo nie widzisz tej poświaty, no. Czy ta dusza jest? Pytają, a oni pytają, jak wygląda moja aura, ja mam powiedzieć, że ty w ogóle nie ma. No właśnie, i co wtedy? Szukamy w tym jeżu, który schował ten delikatny brzuszek za tymi igłami. Aha. Te wszystkie igły
to jest obronny mechanizm, to jest ten lęk związany z nieczuciem, niedoświadczeniem siebie, swojego życia, jest zajęcie czymś, no, masa książek, rozwinięcie jakby swojej logiki, to jest bardzo fantastyczne na pewno i potrzebne, ale nasza wiedza ta mentalna nas nie ratuje, kiedy przychodzi konkretna sytuacja. Żadnej encyklopedii nie ma, w której by było opisane, jak postąpić z tą sytuacją. I tutaj jedyna książka, do której możesz zwrócić się i do tego pisarza, to jest do tego ducha życia w tobie, cokolwiek teraz kto pomyśle, ale nawet te, których religijny, które jakby w szacunku do każdej wiary, jakby ortodoksyjne powiedzmy osoby, oni przecież też modlą się w duchu. Tak. Do ducha życia. Do ducha, który dał życie temu wszystkiemu. Mhm. Czy zdarzyło ci się właśnie, że osoby, które przychodziły i nie widziałaś ich aury w ogóle, czy zdarzyło się coś takiego, bo teraz jest taki temat, którym ja też już mówiłam, też już wideo robiłam a propos utraty duszy, przejęcia duszy, czy tam utraty cząstek duszy. Dużo takich konceptów się porobiło. Czy jak ty na to patrzysz? Czy to jest możliwe? Absolutnie. O Boże, ale tam tyle momentów, tyle aspektów, że ja nie wiem, nie chciałam w to chodzić, grzebać, bo to pewne wibracje, rozumiesz? Ja tak. Wielkim szacunkiem do tego wszystkiego, co miało miejsce w wydarzeniach tych osób, które teraz słucha i co tam myśli ich, nie teraz myślą. Ale jest bo... coś takiego, jest coś takiego, że rzeczywiście ta dusza może być naruszona na różnych poziomach i wtedy... Jak pracujesz, jeśli możesz chociaż trochę powiedzieć, jak pracujesz z taką osobą, żeby przywrócić ją do siebie? Znam się trochę na rytuałach słowiańskich, ponieważ moja prababcia i widocznie poszło to po tej linii, była, teraz to mówią, szeptunka, osoba, która szeptała modlitwy na ucho. Kiedyś ja też miałam ze dwa razy, pamiętam to, pamiętam odczucia i uczucia, które miałam, kiedy ona nade mną te modlitwy szeptała, to było z 20 minut, później spalała taki len, taki nici lonu i ten ogień układała na każdy czakram, a ona pojęcia nie miała o czakramach. Tutaj nie chodziło, ona od dołu, dalej, no, wszędzie. Ona płótnem mi płótnianym takim ręcznikiem ukryła i takie zrobiła kołeczka. Zobaczcie, kółeczka na każdym. Ona zrobiła przy nogach, przy kolanach, przy biodrach, pod brzusze, brzuch, przepona, klatka, gardło. Tutaj, tutaj. Najważniejsze punkty człowieka. I ona to podpaliła i to wszystko się rwało. Fuh, powietrze. Fuh. Jest? Mm-hmm. I jak tutaj nie mówić o synchronizacji? A babcia nic nie wiedziała na pewno, prababcia. Prawda? To też wygląda jako taka ochrona. Ale to pytanie, które ty zadała. Mm-hmm. Od duszy. Bo tak, ja opowiadała tak, o tym, jak pomagam. Czuję, jaki rytuał zrobić, kogo trzeba uszanować, zapalić znicze. Oni mówią, no ale przecież no zawsze palę znicze, albo czasami palę znicze, albo powiedzą, a nie, ponieważ tyle bólu mi ten człowiek przy życiu. I przejść przez to, ponieważ on już nie żyje. Zapal to znicze. Mhm. Podziękuj sobie za to, że ty możesz to zrobić. Wow. No właśnie. Zapalić ten płomień. Popatrzeć ten płomień. Podziękować za cierpienia. Ponieważ osoba, która nie cierpi, nie skrzywdzi. Mm-hmm, dokładnie. Osoba, która nie cierpi, nie skrzywdzi. Słuchajcie, czyli ktokolwiek nas krzywdzi albo próbuje, to jest zawsze osoba, która cierpi i jest nieszczęśliwa. To jest niesamowite, żeby to pamiętać. Bardzo dużo osób też napisało mi maila a propos
jak się chronić, jak się bronić, że ktoś tam do nich przychodzi astralnie, niepokoi ich, próbuje im odebrać duszę. No różne tematy, kilka takich tematów, też były takie momenty, kiedy ludzie pisali, jak się obronić przed jakąś tam niby uzdrowicielką, co podobno zabiera, nie wiem, czy duszę, ja nie wiem, ja się nie... Trzeba oczyścić się od lęku, który oni mają w swoim ciele. Prawda? Popatrzeć częściej, patrzeć wibracje ognia. Wziąć tą energię ognia, ponoć siebie, wziąć, zaczerpnąć tego oddechu, tej wibracji. Dokładnie. Ja mam taką tendencję przesuwania rąk nad płomieniem. Ja to bardzo lubię. Szczególnie po reiki się to nauczyłam, bo no, potrzebowałam tego. Ale to oczyszczenie w ogóle energią ognia, ale najpierw trzeba pamiętać, że to jego umysł, czy jej umysł pozwoli w to uwierzyć, co ona właśnie twierdzi. Ale są wibracje energii naprawdę i tutaj trzeba wrócić do siebie. To jest pierwsza obrona, wrócić do siebie. Ale kiedy człowiek nie człowiekiem jest. No. Kiedy jest ciekawy, no dobrze, że jest ciekawy wszystkiego, ale kim on jest? Ponieważ to jest mistrzostwo i teraz taki dobry czas, mi wydaje się w tym czasie trudnym, naprawdę troszkę czasu poświęcić dla siebie. Bo my jesteśmy jakby, ja czasami mówiłam, że kiedy człowiek choruje, to jest szansa, żeby człowiek zapoznał się ze sobą. Bo on odpuszcza wtedy wszystkie problemy. Uwalnia myślenia, jemu nie zależy. To tak jak my kiedy za granicę wyjeżdżamy, my odcinamy się od wszystkich i wszystkiego. No ale trzeba być. No kto nie mieszka za granicę. Tak jest. I te energie po prostu u nas zmienia się nasza częstotliwość, związana z innym krajem, z innymi miejscem, z innymi osobami, innymi ludźmi. Nam jest dobrze, ale my musimy to uzdrowić, co było niedobrym w tym miejscu. Czyli jak? Nie pomoże, no. I nie da odpowiedzi, jak to zrobić. No na razie powiedziałam w aspekcie, kiedy ktoś przyczepia się, czasami z rodziny nie odchodzi. Na przykład, tak? Kiedy myślimy, też powiedziałam, jak myślimy o tym kimś, kto nas krzywdził, ponieważ nadałeś komuś większe znaczenia niż sobie. Tak jest. Ale kiedy jesteś w sercu, a serce to jest rezonator, nie może tak, zaczekaj, transformator, tak? Tak. Transformator, który transformuje wszystkie inne, powiedzmy, nasze stany. Ma tą częstotliwość, która może tylko połączyć człowieka na poziomie ojej, czuję Ciebie, jestem. Nie, nawet nie widzę, a czuję Ciebie. Tak. Bo jesteśmy jednością wtedy, rozumiesz, na tym poziomie, na poziomie serca. I ja taką energią pracuję. Czasami też mam różne stany swoje i nie jestem tej częstotliwości i bardzo dbam o to, robię jakieś tam rytuały uczyszczenia. Najlepsze to jest takie, jakby stało. O, przyciągam się. Kamera za mała. Przyciągam ale się. Widać. Rozciągam swoją aurę. Jak skrzydełka ptaka. Jakby coś to zrobił od razu. Ha, przewietrzenie aury. No, natychmiastowe, proste metody, słuchajcie. Oddech, przewietrzenie aury, ogień. Ogień, to co mówiłaś, to też ten płomień, ja wiem, że czułaś ciepło tutaj i to też jakby odcinało, jak cokolwiek się gdzieś idzie z której strony, na pewno też to robisz pewnie, to ten płomień jakby odcina, tam czujesz, tam pewnie ta świeczka, trzymasz tą świeczkę w danym momencie i czujesz, że tam coś się oczyszcza. Bo część osób czuje to, że ktoś, nie wiem, coś tam przychodzi z prawej strony i tam trzyma tą świeczkę po prawej stronie i potem nie ma tego. Wiesz, u mnie, ja jestem jakby, ja jak kursy skończyła integracji oddechowej,
Bywam na szalasie potu Indian Południowej Ameryki, uwielbiam detoksy. No teraz nie robię, bo już nie czuję, że ja potrzebuję. Mam swoją już żywieniową dietę, która mi podoba się. Bardzo doceniam też detoks, który kiedyś dawno, lata temu zrobiłam u Ewy Foley. Podziwiam to, co robi Marta Gwadun. Zresztą to ona też sobie napisała, bo ona napisała te wszystkie informacje, gdzie nie znaleźć. A, no to pozdrawiam. No, muszę tam jeszcze popatrzeć. Właśnie ona prowadzi ogród Szambala. Ona słuchała swego serca i poszukiwała tego miejsca. Zajęcie dla siebie, dla ludzi, robi piękną pracę, karmi nas dobrymi owocami i warzywami, które na roztoczu wydaje się takie szare roztocze. Ja jak tam pojechała, 5 lat zbierałam się tam pojechać. Tak pojechałam, matko jedyna. Jestem w piramidzie. O proszę, czyli tam coś też Okazało ustawiona. się, że te ziemi kiedyś, ponieważ 5 razy przechodziło, odchodziło życie z naszej ziemi, to znaczy, powiedzmy, symboliczne ten noi zbieram nieraz resztki, żeby znowu odrodziła się ziemia. No przynajmniej ja takie mam informacje, które od lat przechodziła, przechodzi. To wszystko mam gdzieś tam pozapisywane. Ale ludzie teraz potrzebują pracy z nimi. I właśnie te 33 czy 4 lata, zawsze myli się, prace to były związane z pomocą osoby odzyskać życie w sobie i odzyskać tego, który jest odpowiedzialny za to życie, za tworzenie jego, nie przeżywanie egzystencjonalne, ponieważ to stare struktury w nas, oni wymagają, oni odbierają energię, my bardzo męczymy się, każdy z nas to ma, ale przychodzi moment, kiedy my pozbywamy się tych wibracji, nasz mózg uwalnia się i on wtedy staje jak ten motyl. Nasze ciało zaczyna współpracować z naszym życiem. Ono rozumie nas, czego od niego oczekujemy. Ono słyszy nasze intencje. My jesteśmy wtedy najbliższym, najciekawszą osobą na świecie, ponieważ mamy połączenie ze źródłem. Tylko wtedy jest To to było uczucie ciekawe, wiesz, wysokości. bo jak ja do ciebie przychodziłam wtedy, to pamiętam, że ja miałam jakieś pytanie takie a propos życia. Ja nie pamiętam tych pytań, za to doskonale pamiętam, co się działo potem. Zwykle po tym, jak zamykamy drzwi, wszystko się dzieje. Tak, dlatego że ja szłam z pytaniem a propos życia, czy kariery, czy czegoś, co tam się działo, czy to był związek. No nie pamiętam tego. To trudne. Ludzie nie z tymi pytaniami przychodzą, No ale normalnie. to co mi mówiłaś, to ty mówiłaś o pewnych energiach, które coś było do oczyszczenia i były pewne jakości energii, które ja potrzebowałam. I jeśli ja dostawałam, wchodziłam w te jakości energii, reszta się układała i już nie było potrzeby pytać. To było niesamowite. To teraz brzmi jak abstrakt. Myślę, że bardzo ciężko, słuchajcie, powiedzieć o tych doświadczeniach, szczególnie myślę, że też Olga, być może jest ci ciężko powiedzieć o całym, no, wielokształcie twojej pracy, bo ja akurat miałam możliwość doświadczyć tego na sobie, tak jak ty pracujesz. Więc podam taki przykład, kiedy ja do ciebie przyszłam i mówiłam też o cudach, niewidach, w ogóle co innego, a ty popatrzyłaś na mnie i powiedziałaś, że byłam wojownikiem we Włoszech i żebym tam pojechała, bo to jest ten rodzaj energii, który ja teraz gdzieś tam potrzebuję. I ja mówię, kurczę, no ona mi w ogóle nie pomoże, co ona gada, po co mi to? I potem miałam warsztat na studiach z psychologii Gestalt. Synchronizacja się stała taka, że usiadł ze mną naprzeciwko buddysta i mieliśmy się minutę wpatrzeć w oczy tylko. I on zaczął płakać, a on mi się zaczął zmieniać, zaczął mi się zamazywać obraz. Mówię, kurczę, znam go, ale przecież pierwszy raz go widzę na oczy. A on zaczął płakać. Bo powiedział, że on ze mną walczył we Włoszech i no super mnie widzieć znowu w tym życiu. I to była właśnie ta
ta jakość, którą ja doświadczyłam poprzez konwent, ja nawet nie musiałam tam jechać, ale doświadczyłam tej jakości. Ja się przez chwilę poczułam tym wojownikiem i gdzieś potrzebowałam tej energii, gdzie dalej w życiu mogłam pójść, mogłam podjąć właściwą decyzję i ja już nie musiałam o to pytać. Samo się stało. Tak, tego jest. Typu rzeczy. Bo to ludzie tu przychodzą, ponieważ tak jestem takim uaktywniaczem tych, które trochę może czasami zboczyły albo zatrzymały się na jakimś kawałku swojej drodze, które uważam, że jest super, jest dobre i aby nie było gorzej, takie bardzo polskie. I bo wszystko, co my robimy w tych spotkaniach, to jest oczyszczenia, neutralizacja wpływu tych częstotliwości, bo my w jednym życiu przerabiamy i karmę rodzinną, przerabiamy, powiedzmy, historię naszej duszy i już to, co czasami sami nie zrobiły albo no raczej nie zrobiły, wiesz? Nie wiem, czy jestem zrozumiana, bo kiedy przerabiamy coś, to jakby... Coś, czego nie zrobiliśmy. Tak. Tak. Ci chodzi, że coś czegoś nie zrobiliśmy ważnego dla siebie. A. Ponieważ ciągle przepracowywały coś związane z czymś kiedyś. I A. kiedy ty odpowiadałaś, bo niektóry, większość ludzi nie rozumie i w ogóle, chociaż nawet tak nasz umysł tego nie rozumie, bo nasz umysł służy tylko nam, wykonując funkcję obronną, chroniącą nam, nasz wojownik też. No tak. Tak. Ale kiedy pewne nasze cechy, nasze zachowania, nasze emocje ukryte w ciele jeszcze łączą się z karmicznymi doświadczeniami pamięci duszy, która została i tam nieoczyszczone też momenty związane z żalem, urazem, a szczególnie bardzo trudny aspekt żalu do ludzi. O właśnie, myślę, że to jest taki no, główny zapalnik. Nadal bardzo często. Szczególnie kobiet, ponieważ ta wiedza, ta dusza, ta wiedząca kobieta, która czasami była nazywana często wiedźmą, czarownicą, tak. Idzie od wiedzy, ja w Kijowie jak pracowałam, mieszkałam, to właśnie pracowałam w Instytucie Medycyny Niekonwencjonalnej, który nazywa się Wiedza. Wiedy, starosłowiańskie wiedy. Jest tu wibracja. My w ogóle oddaliłyśmy odczucie wibracji. My wpadamy w jakieś takie strefy walk za uznanie. Ten wojownik nas chroni. Ale tu chodzi o to, żeby zatrzymać się, zobaczyć, o co w tej sytuacji ty masz zrobić. Zatrzymać. Ale zatrzymać się w tym oddechu, poczuć go, że on naprawdę wypełnia ciebie, albo gdzieś nie idzie i ty raptem poczujesz, że jakaś ciężka struktura, która przeszkadzała tobie czuć kontakt z twoją cielesnością, z twoim życiem, bo życie jest w ciele, ale może to życie innych ludzi, inne doświadczenia, jako częstotliwość, jako wibracja w tobie siedzi i twoja dusza nie może skrzydełek otworzyć, twoje anioły biedne, napracowany ten pot, wycierają i mówią, o nie, no nie, i oni tak czekają. Tak, ja cię doskonale rozumiem, no bo tak jak mówiłam, miałam tutaj przyjemność pracy, ale nie wiem, na ile niektóre osoby są w stanie, bo też mam takie wrażenie czasami, że operując pewnymi abstraktami, jak wytłumaczyć po prostu no, takie poczucie, kiedy ty pracujesz bezpośrednio z czuciem, to osoba, która nie poczuła i próbuje nas czy ciebie zrozumieć tylko logicznie, o czym ty mówisz, nie czując, może nie być w tym momencie jakby w czuciu, będzie trudniej to zrozumieć. Też w zależności od, no w zależności właśnie od tego, co od własnych doświadczeń. Jak sam oddech, ty mówisz też o takich podstawach,
Ale te podstawy absolutnie są pierwszym krokiem, żeby oczyścić, żeby przeszyć te okulary, czy żeby w ogóle zobaczyć siebie samego i zobaczyć, co dalej, bo ludzie też pytają o coś, a właśnie nie czują siebie, tak jak mówiłaś, że nie nawet są w nie sobie. Wiedzą, o czym oni pytają. O co? Oni nawet nie rozumieją, o czym ja mówię. To prawda. Mhm. Tak, bo ja na przykład też tego doświadczyłam, że jak przyszłam też ty coś mówiłaś, a ja nic nie pamiętam z twojego mówienia. Ja a tylko ja powiedziałam, nie zamartwiaj się, wszystko przyjdzie. Tak, tak. Były takie momenty, ale coś zmieniałaś energetycznie. Tak, bo chodzi o zmiany wibracyjne, bo dla mnie energia, no, nasze myśli, emocje, przeżycia, doświadczenia, to wszystko wibracje, częstotliwość ukryta w ciele, która nie zawsze, dalece nie zawsze odpowiada twemu, no nie wiem, czuciu życia. Mm-hmm. I my oczyszczamy to, żeby ty w końcu poczuł. A jak to ona zrobi? Po prostu nie przeszkadza. Nie przeszkadzaj, nie przeszkadzaj pracy. Mhm. Nie przeszkadzaj sobie, bo umysł, kiedy analizuje, on chroni, a raptem coś się wydarzy, a ja muszę skontrolować, ponieważ nie wiadomo co, a mam tyle doświadczeń, że później wchodziły we mnie jakieś energii i ja nie wiedziałabym, co z tym zrobić, i ja nie wchodzę w innych. Mhm. Ja świecę w innych ludzi, na ile to zabrzmi skromnie, ale ja czuję ich światło albo po prostu podpowiadam, gdzie przypaliła się żaróweczka. Mm-hmm. Pamiętam, że kiedyś ostrzegałaś mnie przed kimś. Ja miałam taką relację, którą bardzo ceniłam i ja nadal mam ciepłe uczucia do tej osoby, co prawda nie rozmawiam z tą osobą, ale ostrzegałaś mnie przed tą osobą, ja czułam taką miłość, takie połączenie, przyjacielskość. I powiedziałaś, że to nie jest dobre dla mnie. I co ciekawe, ja wróciłam do domu i akurat pisałam wtedy coś na komputerze i poczułam takie zimno przelatujące pod palcami. Okazało się, że ta osoba zajmowała się wywoływaniem drugiej strony medalu i wysłała mi coś tam na ochronę. To było dosyć ciekawe, dlatego że to coś przedstawiło się imieniem i na drugi dzień była taka gazeta wtedy, jest w Polsce, Wróżka, i pamiętam, że ja otworzyłam tą gazetę i to imię było, tam były takie imiona z Księgi Aniołów, to były aniołowie i ta druga strona i dokładnie to imię było i wtedy sobie przypomniałam, co ty mówiłaś, no bo oczywiście ja cię nie posłuchałam, mówię, jak to, co ona mi tutaj gada? Nigdy nie gadam, prawie nigdy, czasami zdarza się z umysłu, kiedy już taki umysł, to muszę swój też zestroić. Aha. No, bo używam umysłu, wiadomo, ale po prostu pomagam ludziom dostrzeganiu możliwości zmian, które wpłyną bardzo twórczo i pozytywnie na ich doświadczenia, na tworzenie nowej jakości ich życia. Po prostu to nie jest łatwa praca. Staram się zawsze bardzo być uczciwa, ale czasami jestem ostra. Nawet pamiętam, kiedyś przyszła do mnie kobieta i ja robiła, oczyszczałem coś takiego. A, tak. Z kręgosłupa, ale nie biłam tak kręgosłupa, tylko to robiła. Aha. Obok, oczyszczała też tam ją, bo jak wiemy, że klaskanie oczyszcza, powiedzmy, zakłócenie energii albo negatywną energię, dlatego klaszmy. I to też oczyszczenie. Ona przyjechała na następny czy po dwóch dniach z reklamacją do mnie. O! I powiedziała, że ja ją torturowałam, ja ją biłam. O. A ja ją nie dotyknęłam. I ja to wiedziałam. Nie wiedziała, co się dzieje. W niej po prostu obudziła się pamięć, doświadczeń związane, kiedy właściwie ludzie za tą wiedzę ją pobili. Była pamięć. A nasza Ziemia, ona wielowymiarowa. My żyjemy w wielu wymiarach i my nie wiemy o tym, tej swojej wymiarowości. I
ona nosiła w sobie pamięć i dlatego ona była zawsze samotna, chodziła swoimi ścieżkami, to nie złym, ale nie było świadomości, bo bała się ludzi, wybrane tylko grono ludzi, żeby nikt nie ocenił, ale nie bała się przyjechać, bo widocznie trzeba było kontynuować i w jakiś sposób my musieliśmy porozmawiać z nią o tym, że tak naprawdę to by było oczyszczenia, ale ona powiedziała, ale ja mam siniaki. Ojej, naprawdę? I co? Pamięciała, po prostu tak odreagowała. Bo w taki pamięć był. Później życie jej poukładało się. Wow, niesamowita historia. To jedna z niewielu. Jakby ja notowała, chociaż jeden dzień spotkań, czy dwa, czy tydzień. Ale tak czasami myślę, po co to robić? Przecież zadanie nasze to oczyścić, uwolnić. Mm-hmm. A przemęczona trochę jestem tym uwolnieniem. Tak, ponieważ chcę się, jestem już gotowa, żeby ludzie były więcej otwarci na tych, kim oni są w sobie, tam, w sercu. Ale kiedy my mamy tyle zranień, obaw, nieporozumienie, nadajemy na tych falach, Boże, to zakłócenie, które wynika, nasz umysł nie może tego rozwiązać, bo tylko tu chodzi o energię, nie na tych falach nadajemy. Tak, że ludzie próbują to rozwiązać umysłowo zamiast energetycznie z czuciem. I to jest chyba główny nasz problem, że my mamy problem i myślimy nawet, ale to też często w terapiach takich klinicznych się zdarza, że przychodzi się i zawsze się myśli, że o, to jest mój problem, ja tutaj z tym problemem przyszłam i proszę mi go rozwiązać. A potem terapeuta odnajduje, że to nie jest tym problemem w ogóle. Że tam jest 50 innych rzeczy pod płaszczyzną, czy w ogóle o co innego chodzi. No i kiedy my oczyszczamy te wszystkie struktury w polu energetycznym, wtedy człowiek ma większą szansę zaprzyjaźnić się z własnym istnieniem, otworzyć oczy na czucie tego, czym jest ta świadomość bycia, a nie manipulowanie jego byciem przez. Możemy postawić trzy kropeczki, nawet własnym umysłem. Tak, 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 że my siebie manipulujemy, jesteśmy manipulowani przez innych też i pozwalamy na to. Tego, czego boimy się, przyciągamy. Prawda. I wtedy to pęcznieje w nas i tutaj trzeba to wyzwolić z nas. Wiesz, no ja czuję... Może dlatego, że ja to czuję, że wykonałaś ogrom pracy, po prostu ogrom pracy z energetycznej i często jest też tak, że ja nie wiedziałam o tym, ale jak się pracuje energetycznie z ludźmi, to oni często, gęsto nawet nie mają pojęcia, co się wydarzyło, bo to wyglądało oni czasami... Czasami nie czują, oni po prostu potrzebują wiedzy, informacyjnej wiedzy, informacji. Tak. Logicznej, linearnej wiedzy, takie wiesz, a to kim jest, nie jest tylko tu, z tym trzeba zarezonować. I z czym ty rezonujesz sobie, z lękami, czy z szacunkiem do swojego życia, do swojego kawałku, etapu życia, który za tobą były twoje przodki, teraz ty tutaj u mnie, tak jak dzieci, wnuki. Albo ty, która tyle światła tym innym ludziom robisz, to jest twoje dzieci. Jesteś ich opiekunką, przewodniczką czasami. Na przykład. No, nie wiadomo. Trzeba zrozumieć jaką misję, jaką treść ty wykonujesz tym wszystkim. Ale ludzie czasami boją się też ciebie. Nie mówię ciebie, siebie też, rozumiesz? Tak, ale wiem o co chodzi. Ale w moim wypadku często ludzie mówimy, ja boję się, co ona tam robi, co ona może mi zrobić. A poczuj, jakby byłeś w sercu, to powiedziałeś o tym. Tak, że to też dociera po pewnym czasie, bo no, ja miałam to doświadczenie, że jak przyszłam, czasami mówię, a co tam było? Nie, no fajnie było, ale w sumie nie czuję nic i potem te rzeczy
zaczęły działać. Czy właśnie, czy sen był jakiś, czy ta synchronizacja tak bardzo silna. Potem te rzeczy się zaczęły działać w życiu. I potem można to poznać, bo też dużo osób ma problem z rozróżnieniem, do jakiego specjalisty oni mają pójść. No bo jest rzeczywiście dużo takich, co jak oni nie czują, to nie wiedzą, jak wybrać, nie wiedzą, do kogo pójść. No najlepszym, najbliższym specjalistem, fachowcem to jest ten, kim on jest. Dokładnie. No, zapytaj, co jest pod tym? Ale jak będziesz tym pytać, odpowiedzi nie przyjdzie. Ty rozluźnij się, odprężysz się i zaufasz. Ja nie chcę tutaj męczyć nikogo ich historiami, ponieważ to historii ich masa i oni należą komuś, wiesz? To czyjeś historii, każdy ma swoje, te swoje historie, do których my nie mamy dostępu, powody, przyczyny, skutki, których takie, a nie inne. A ty możesz, bo powołane jesteśmy do życia, żeby podnieść i swoją wibrację tego życia, jakość życia i podnieść wibrację naszej Ziemi. Ponieważ jak my wiemy, że ona, te polaryzacje jest coś, zaczyna ona tam, swoje procesy zachodzą w niej. Po to tak jest ważne to przebudzenie, nazwijmy, a przebudzenie to jest przebudzenie wiedzy na swój temat. Ja skończyła kierunek również wiedzy o społeczeństwie, a tu chodzi o wiedzę o tobie, jako jednostkę tego społeczeństwa. Kim jesteś w tym społeczeństwie, kogo tworzysz, czy społeczeństwo i kto tym społeczeństwem zarządza, dlaczego ty czujesz ten gniew, opór czasami, że musisz zgadzać się na coś, co nie leży w odrębie twojej zgody wewnętrznej, bo nie dałeś zgody na robienie i życie, używania tego, to nie jest łatwe, tego jak ty czujesz, że zaufaj temu, który czuje. A to piękne zdanie, spodobało się. Tak, zaufaj temu, który czuje. Szczególnie teraz właśnie w tym dobie tego, co się dzieje na świecie. To jest też trudne, bo ludzie się czują przymuszani. Cała ta sytuacja teraz z koronką, prawda? Trzeba wyciszyć się, wiesz? Ja uważam, że to jest sytuacja, która jest, bo jechałam do pracy wczoraj i dwa przystanki w metrze, a bardzo trudno zaparkować w samym centrum i po prostu czuję swoją energię i wiem, że w moim polu dbam, wyraźnie dbam o siebie, ale nie pozwalam, żeby w moim polu energii było cokolwiek, co powiązane z lękiem. Ja chcę czuć siebie w swoim polu, a nie tych i to, które tutaj lata. A tego lata, ja Boże, o, tak często przywołuję Ciebie, dziękuję. Tak, tak. Sporo lata częstotliwości, które zakłócają Twoją życiową energię, ale Ty masz ją poznać, jaka ona jest. Niektórzy ludzie wstają z łóżka po... I ja pracuję pół godziny z osobą, wcześniej bardzo długo pracowała, ale to było męczące, nie potrzebujemy tyle, to jest... Szybciej idzie. Albo gadamy swojej historii ciągle. A o co? O co? To naprawdę czym ty przychodzisz? Zadaj to sobie pytanie, bardzo cię proszę. Jesteś tutaj, czy siedzisz na własnym tyłku? Czy czujesz, że oddychasz? Czy czujesz, że twoje stopy dotykają podłoża? Czy czujesz i widzisz, dostrzegasz to, na co ty patrzysz? Gdzie jesteś teraz? No myślę o tym, jak to wszystko pani powiedzieć. Powiesz mi, ale unurkuj się. To jest takie bardzo ważne. Powiem ci, jak na osobę, która nie mówi, a pracuje, powiedziałaś dzisiaj całkiem, całkiem sporo. Mam nadzieję, że to jest taka, słuchajcie, zajawka. Zgadzałaś się, no.
Nie wiem, czy była jasno wyraziła to wszystko, o czym mówimy. Mam nadzieję, że kiedy otwarcie serce będą ci, kto będą słuchać, mam nadzieję, że dosłuchają do końca, to może ktoś usłyszy też, bo to jest najważniejsze miejsce, jakiekolwiek. On transformuje wszystko, cokolwiek. On pracuje 24 godziny na dobę, nie tylko jak organ anatomiczny, biologiczny. Tam jest miłość. Zaufaj, zawolaj ją. Poczuj ją. Ona uzdrowia nawet to, co czujesz warte uzdrowienia. Twój lęk. W tym świecie, co się dzieje teraz, szczególnie teraz. Jeśli macie jakieś konkretne pytania, bo Olga załatwia rzeczy. Ona właśnie nie, mówi, że nie mówi, ale powiedziała. Więc powiedziała dużo, może powiedzieć więcej. Ja już o to zadbam, żeby powiedziała więcej. Jeśli macie pytania, pytajcie w komentarzach najchętniej, bo wtedy ona będzie to widziała od razu. I zrobimy pewnie coś bardziej tematycznie konkretnego. Myślę, że na pewno będzie, jest też, no jest spore zainteresowanie, jeśli chodzi o duszę, o to czucie, bo te rzeczy, które są najprostsze, wydają się czasami najtrudniejsze, że to tylko o serce, o oddech, o zastanowienie się, co ja czuję, jak się, prawda, te wszystkie rzeczy. A dla wszystkich tych, tutaj ja wiem, że ty już jesteś zajęta, że już masz tak klientów tam, ale jak ktoś pracuje, chce... Przepraszam, staram się tą przestrzeń dla siebie mieć. Mniej. Więc podejrzewam, że też dobrze to załatwić w taki sposób, żeby dać te wskazówki no, w szerszy sposób też, nie wiem, czy tak się da, zobaczymy, żeby po prostu no, dać te, jak pracować ze sobą, żebyś miała mniej pracy. Żeby więcej przyjemności było tym, który potrzebuje zmian. A mi wydaje się, że nie ma osoby, która nie potrzebuje zmian, bo każdy tak. Dzień po przebudzeniu jest inny, ale czy zmieniły się ty dla tego dnia? Nie? Dobrze. I jeszcze jedno by chciałam, tego co ty powiedziałaś, Joanno, że to jest trudno z tym czuciem. Nieprawda. My jesteśmy i wiadomo, że rodzimy się jak czujące osoby, ale później, kiedy przekształcamy się na tą toki myślowe, poszukiwanie wiedzy, ona jest dobra wiedza, ale mówię, ona czasami nas od nas, bo my musimy opierać się na czyjejś wiedzy, na czyimś autorytecie. My bardzo ranimy siebie, swój kontakt ze sobą. My wtedy zaczynamy walczyć ze sobą, ale nie sobą, a tą wiedzą, którą na przykład oponent przedstawia. Tak, to jest ogromny problem, bo to idzie wszędzie, na każdej dziedzinie życia. To jest, że serce chce, nie wiem, właśnie być kimś tam, ale tam nie ma pieniędzy, więc jest presja, żeby ktoś szedł na studia, nie wiem, no, jakiekolwiek biznesowe, bo tam są podobno pieniądze, a potem się ten człowiek męczy na tych studiach. Wcale to tak nie wygląda, potem ląduje z depresją. To samo ze związkiem, to samo się dzieje no, w każdej decyzji życiowej, że jest ta presja społeczeństwa, programu, I człowiek zatraca właśnie to czucie i to coraz jest... Coraz więcej ludzi, Joanno, wyzwala się armię ludzi od tej presji, to jest cudowne teraz, tak. Bo nie jesteśmy tym, co myślimy na swój temat i jesteśmy naprawdę tym, co czujemy, kim jesteśmy i dbajmy, bo w tym tak zwanym, często powtarzam gdzieś się to czucie, odczuwanie, doświadczenie, bo odczuwamy to wszystko przez ciało i kiedy ono jest przemęczone, my nie mamy dostęp, my zaczynamy czuć to, co myślimy, że to jest czucie. Dokładnie. To nie jest to. I trzeba to nauczyć, trzeba doświadczyć, trzeba dać czas, ludzie nie mają, oni myślą, nie ma czasu na siebie, na czucie ze sobą. Boże, ile teraz dzisiaj powtórzyłaś, czuć, kiedyś mi powiedział na sesji chłopak, a ja mówię, a czym zranione jest twoje
odczuwanie, czucie siebie. Rozpłakał się, powiedział, 20 lat nie płakałem. No właśnie, bo to też jest, no też takie męskie właśnie, że to jest ten program, że szczególnie tak, mężczyzna... Dużo wątków u nas dzisiaj. Wyszło niespodziewanie. Jestem bardzo wdzięczna, że w ogóle, że ten promyczek spotkania, który w tobie zarodził się, on był cały czas i ty dbałaś o niego. No. Dziękuję, że przypomniałaś, że dużo ludzi pamięta. Pamiętajmy, że jesteśmy dla siebie nawzajem. Bo to jest trudne życie, kiedy jesteśmy jak plastikowe, nie wiem, słoiczki. No, w których każdy może coś włożyć. Ja teraz widzę coraz większą, że tak powiem, misję, być może jest to jakaś misja, bo już jakaś funkcja tego kanału, bo ja też nie byłam na początku przekonana do tego całego YouTube'u, ja coś tam robiłam, bo kilka osób zaczęło mnie prosić i to po angielsku, a to poszło zupełnie w innym kierunku, to jest też ciekawe. I przypomina mi się te słowa, co teraz powiedziałaś, że my w sobie mamy ten promyczek, my w sobie mamy tą iskrę i ta iskra nas prowadzi. Czasami my nie musimy rozumieć, gdzie dokładnie, bo to nas prowadzi, tak? Nie, jest w tobie. Nie jestem religijna, ale to chodzi o to. Ale to chodzi o to, tak. I przypomina mi się taki proces właśnie w Londynie, z psychologią zorientowaną na proces, kiedy czułam, że pracowaliśmy kolektywnie nad tym, czym, jak jesteśmy w społeczeństwie. I widziałam takie ogromne serce i takie miały gałązki jakby. To było takie drzewo sercowe, o. A ja jego widzę za twoją głową. Tak, ale to zamalowane. Tylko tam gwiazdki u ciebie. Nieważne, tak. Twoja dusza to narysowała wcześniej. Ktoś to przeze mnie narysował i te gałązki, one się łączyły. Ja wymagiwałam, bo w takim procesie idzie się na czuciu, potem się interpretuje, co się stało, ale idzie się najpierw na czuciu. I ja te gałązki łączyłam i potem mi w interpretacji wyszło, że ja łączyłam ludzi. Także jeśli, słuchajcie, wyłączycie mnie z Olgą, ja jestem wdzięczna, ogromnie dziękuję, a mam nadzieję, że wy też łączycie się dzięki temu kanałowi, dzięki też innym kanałom, które są super, z innymi ludźmi, żebyśmy mogli coraz lepsze rzeczy i fajniejsze robić w naszym życiu. Prawdziwsze. Prawdziwsze. Żeby to życie było naprawdę tą jakością, która płynie z prawdy naszych serc. Dziękuję Ci bardzo, Joanno. Bardzo dziękuję wszystkim i z głębokim takim uznaniem, wdzięczności. I pozdrawiamy. Do następnego. Do następnego razu pozdrawiamy ogromnie ciepło i dobrego dnia, a nawet superowego dnia dzisiaj i każdego. Słońce nie da się schować za chmurami, nie? Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.